Identyfikator podmiotu SCP-209-JP. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-209-JP ma być przechowywany w przezroczystej skrzyni zrobionej z żywicy akrylowej o grubości minimum 20 mm w części mieszkalnej bardziej buntowniczego personelu klasy D. Opis. SCP-209-JP to drewniana statuetka Buddy Mahavairokana o wysokości 235 mm, zrobiona z cyprysu japońskiego w okolicach XV wieku. Anomalne właściwości SCP-209-JP oddziaływują na osoby, które widzą obiekt zmieniono, które znajdują się w sąsiedztwie obiektu. Osoby te tracą wówczas zdolność odczytywania i reagowania na sytuacje kryzysowe i uznają, że sytuacja, w jakiej obecnie się znajdują, jest bezpieczna lub pod kontrolą. Umiejętności te mogą zostać ponownie nabyte drogą nauki, jednak obecnie nieznana jest żadna metoda, która pozwalałaby na usunięcie efektu natychmiastowo. Przy pierwszym zabezpieczeniu efekt SCP-209-JP został uznany za działający tylko przy bezpośredniej obserwacji. Po 3 miesiącach przechowywania SCP-209-JP metodami niewizualnymi SCP-JP dokonał przełamania zabezpieczeń z powodu braku umiejętności przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym u wielu pracowników, co spowodowało utratę 100 członków personelu. Dodatkowe badania ujawniły, że SCP-209-JP będzie wpływał na osoby znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu, jeśli nie był obserwowany przez długi czas. W oparciu o rezultaty tych badań, procedury przechowawcze SCP-209-JP zostały zaktualizowane do obecnej wersji. W związku z tym, wpływ SCP-209-JP został ograniczony wyłącznie do obserwujących go pracowników klasy D, co poskutkowało udanym, ponownym zabezpieczeniem podmiotu. Dodatkowo, wyżej wymienieni pracownicy zaczęli wykazywać zmniejszoną świadomość niebezpieczeństwa fundacji, a ich nastawienie do pracy znacząco się poprawiło. Nie zaplanowano dalszych badań lub testów na SCP-209-JP. Bezpieczeństwo personelu i samego obiektu jest w pełni zapewnione. Kiedyś trzęśliśmy się ze strachu na myśl, co to może spowodować, jednak teraz jesteśmy bezpieczni. Doktor...